Dobry wieczór, z tej strony Krzysiek Barcik z portalu Tatrzańskiego. To już 40. odcinek Ciekawostek Tatrzańskich Live. Bardzo szybko nam zleciało. Witam serdecznie wszystkich, którzy mnie oglądają w tym momencie. No i co? Czas po raz 40. spędzić godzinę czasu razem, porozmawiać o jakichś ciekawych tematach tatrzańskich. Przewinęło się przez ten czas już troszkę tych tematów. Dziś temat 40. Ja zacząłem ten program w ogóle od odcinka poświęconego Orlej Perci. No i dzisiaj pozostaniemy trochę w klimacie, bo będziemy na granatach. Pewnie jakoś tak będzie niedługo, że będę powtarzał tematy odcinków po to, żeby je rozbudować, rozszerzyć, spojrzeć na nie od innej strony, z innej perspektywy. No ale też jakąś próbą innego spojrzenia na temat Orlej Perci jest to, co robię od 3 odcinków już ostatnio. Czyli właśnie, Orla Perć miejsce po miejscu. Było o Zawracie, było o Kozim Wierchu, dzisiaj będzie o granatach. Jeszcze myślę jeden odcinek potem przed nami o Krzyżnem, bo to jest kolejne miejsce, które chciałbym omówić. No a dzisiaj zostaniemy przy tym ciekawym miejscu, przy tych 3 wierzchołkach i najbliższych okolicach. Dzisiaj mamy Dzień Babci, jutro Dzień Dziadka, więc wszystkim babciom i dziadkom, którzy mnie oglądają i też fanom portalu Tatrzańskiego, którzy są już dziadkami, babciami, życzę wszystkiego dobrego, by jak najwięcej lat w zdrowiu i z siłami na podróże po górach. To taka mała dygresja tematyczna, okolicznościowa. No i co? I będziemy ruszać sobie z tematem granatów. Jak zwykle przygotowałem dla Was grafiki, przygotowałem dla Was zdjęcia, filmiki, będzie troszkę tego. No to co? Czas zapiąć pasy i lecimy z tematem. Pierwsze zdjęcie, bardzo zimowe, chyba bardziej zimowego się nie da, bo jest całe białe. Widzimy granaty, po lewej stronie skrajny granat, na środku pośredni, no i z prawej strony widać zadni granat, czyli najwyższy z wierzchołków. No i tak, właściwie może zacznijmy sobie od tego, mówiąc o granatach, co mamy na myśli. Różnie to bywało w przeszłości, no ale ostatnio ustabilizowało się sformułowanie, że jest to trójwierzchołkowy masyw we wschodniej granie Świnicy, w Tatrach Wysokich. Ta wschodnia grań Świnicy to oczywiście ta grań, którą biegnie Orla Perć, więc jest to trójwierzchołkowy masyw na Orlej Perci. Mówię trójwierzchołkowy masyw, bo różnie to bywało w przeszłości. W starszych przewodnikach spotkałem się z określeniem, że granaty to jest jeden szczyt, który ma 3 wierzchołki. Natomiast raczej nowsze sformułowania już są takie, że jednak są to 3 osobne szczyty, a całość stanowi masyw. To wyszczególnienie granatów jako 3 wierzchołków tego samego szczytu może dlatego było popularne, że stosunkowo niewielkie między tymi 3 wierzchołkami są różnice w wysokości. No i niewielkie też zagłębienia są przełęczy, które te szczyty rozdzielają. No więc po kolei. Masyw granatów zaczyna się, jak wiecie, od zadniego granatu, patrząc od naszej prawej strony ekranu. I zarazem ten zadni granat jest najwyższym wierzchołkiem całego masywu, 2240 metrów. No ale wiadomo, że jakaś musi być przełęcz, która oddziela ten masyw od pozostałych części grani. No więc jest to, i tutaj mniej znana nazwa, sieczkowa szczerba. No a następna za zadnim granatem jest
pośrednia sieczkowa przełączka. Za pośrednią sieczkową przełączką mamy pośredni granat 2234 metry. Najdalej jest skrajna sieczkowa przełączka, bardzo ciekawe miejsce, o którym sobie jeszcze będziemy mówić. No i na końcu skrajny granat 2225 metrów. Za skrajnym granatem następne przełęcze to jest sprawa bardziej skomplikowana, zaraz Wam o tym powiem tylko na początek spojrzenie na wszystkie trzy wierzchołki granatów. To jest widok od strony Koziego Wierchu, od strony Czarnych Ścian. Na początku, po lewej stronie tym razem, zadni granat. Dalej widać wyraźnie obydwie przełęcze, które oddzielają pośredni granat. No i skrajny całkiem z tyłu. W tym masywie, jeśli chodzi o skrajny granat, też jest istotne to, że skrajny granat jest zwornikiem grani Żółtej Turni, wychodzącej od niego w kierunku północnym. No i często też, zwłaszcza w starszych przewodnikach, spotyka się takie określenie, że choć zadni granat jest wierzchołkiem najwyższym, no to skrajny jest wierzchołkiem głównym, ponieważ jest bardzo istotnym wierzchołkiem. No i tak się składa, że właśnie z jednej strony ta grań odchodzi, rozdziela dwie doliny, właśnie w stronę Wierchu Podfajki i Żółtej Turni. No i tutaj mamy przełęcz, która od kolejnych szczytów oddziela skrajny granat o nazwie Pańszczycka Przełączka Wyżnia. Natomiast jakbyśmy poszli dalej na wschód, w stronę Buczynowych Turni, wzdłuż Orlej Perci, no to kolejną przełęczą, która kończy granaty, cały masyw, jest Granacka Przełęcz. Także ten masyw jest oddzielony z jednej ze stron sieczkową szczerbiną, przepraszam, sieczkową szczerbą, a z drugiej strony mamy dwie przełęcze graniczne, ponieważ mamy dwie granie, które odchodzą od ostatniego ze szczytów, czyli od skrajnego granata. No i tak, jeszcze Wam pokażę jedno, jeśli chodzi o granaty. Nie wiem, na ile będzie widać tutaj te podpisy. To wszystko zależy od jakości transmisji. Zaraz się to zapewne Wam okaże. No ale doskonale tutaj widać podpisane szczyty. Zadni granat, pośrednia sieczkowa przełączka, pośredni granat, skrajna sieczkowa przełączka, no i skrajny granat. Więc możecie sobie jeszcze raz to powtórzyć. Doskonale widać dwa największe żleby na granatach, o których będę mówił. Żleb Staniszewskiego i żleb Drega, czy Dreża, bo są różne wersje. No i można sobie w ten sposób jeszcze podsumować to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Jeśli chodzi o pierwsze wejścia na granaty, no to tutaj ciężko wyszczególnić, kto tak naprawdę wszedł jako pierwszy i kiedy to było, ponieważ pierwszym udokumentowanym wejściem było wejście Macieja Sieczki, tego, od którego są sieczkowe przełączki i też sieczkowa szczerba, z księdzem Eugeniuszem Janotą, i to było 19 września 1867 roku. Ale panowie bez, że tak powiem, żenady przyznali się, że na wierzchołku skrajnego granatu znaleźli ślady bytności, wcześniejszej bytności człowieka, więc ktoś tam już przed nimi był. Nie wiadomo kto, ale ktoś był. Nieco bardziej jasna sprawa jest, jeśli chodzi o wejścia zimowe. Na zadni i pośredni granat weszli Henryk Bednarski i Stanisław Zdyb 29 marca 1908 roku. Natomiast osobno miało miejsce wejście na skrajny granat. Dwa lata później, 9 lutego 1910 roku, również Stanisław Zdyb, ale w nieco innym, nieco większym zespole, Mariusz Zaruski, naczelnik TOPR, Wacław Majewski i Władysław Pawlica. No i jeszcze jedną pominąłem sobie informacje odnośnie samych granatów.
to znaczy doliny, które oddziela, które oddziela grań fajek wychodząca ze skrajnego granata, no i które oddziela od siebie też sam masyw granatów. Są to trzy doliny. Przede wszystkim mamy Dolinę Czarną Gąsienicową, która jest górnym piętrem Doliny Gąsienicowej. Mamy też właśnie granią fajek oddzieloną Dolinę Pańszczycy, to już skrajny granat, zbocza skrajnego granata opadają do Doliny Pańszczycy. Dolina Pańszczycy jest odgałęzieniem Doliny Suchej Wody, a więc nie jest sama w sobie częścią Doliny Gąsienicowej, ale obydwie są częścią Doliny Suchej Wody Gąsienicowej. No i po przeciwnej stronie mamy Dolinkę Buczynową, Dolinkę Wiszącą, jedno z górnych pięter Doliny oczywiście Pięciu Stawów. Słuchajcie, tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o granaty. Jak zwykle zachęcam Was do zadawania pytań. Myślę, że sporo informacji Wam przekażę, ale jeśli coś będzie niejasne lub jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, no to jeśli tylko będę w stanie, no to z przyjemnością na te pytania w trakcie tego programu odpowiem. A teraz przechodzimy do omówienia, bo omówiliśmy sobie całość granatów, a teraz nieco więcej informacji o każdym z wierzchołków z osobna. No to zaczynamy od zadniego granata. Taki widok w stronę Doliny Pięciu Stawów się z wierzchołka zadniego granata rozpościera. No i tak. Najwyższy, tak jak powiedziałem, 2240 między sieczkową szczerbą, około 2210 ta sieczkowa szczerba ma, a pośrednią sieczkową przełączką, która ma 2218. Jak widzicie, nie są duże te zagłębienia przełęczy otaczających granaty. Zarówno tutaj pośrednia sieczkowa, która oddziela od pośredniego granatu ten zadni, jak i sieczkowa, która oddziela od czarnych ścian cały w ogóle masyw granatów, dosyć mało są wcięte. Inaczej się przedstawia sprawa, jeśli chodzi o ściany, bo tutaj ściany są bardzo strome i bardzo wybijają się ponad sąsiednie doliny, bo zbocza zadniego granata w stronę Doliny Czarnej Gąsienicowej, no to jest około 300 metrów jednostajnie nachylonego zbocza, którym prowadzi zielony szlak łączący właśnie Orlą Perć z Doliną Czarną Gąsienicową. No i ściana zachodnia jest jeszcze wyższa, 500 metrów, w stronę właśnie przeciwną, a wschodnie z kolei zbocza opadają do Dolinki Buczynowej, więc jest tutaj troszkę przewyższenia, zwłaszcza ten odcinek jest ciekawy szlaku, który prowadzi od strony Doliny Czarnej Gąsienicowej, ja będę o nim mówił, taki bardzo jednostajny szlak, byśmy nawet powiedzieli, że monotonny, on właśnie w okolicach sieczkowej szczerby się łączy z Orlą Percią, ale dzięki temu jest najłatwiejszym podejściem na granaty, no i też jednym z najłatwiejszych podejść na Orlą Perć jednocześnie, na całą Orlą Perć, bo chyba porównywalny łatwością jest tylko Kozi Wierch od Pięciu Stawów, no i może też Krzyżne od Pańszczycy. O samym Krzyżnym jeszcze będziemy na pewno w następnym odcinku mówić, więc skupimy się na tym odcinku teraz granatów. Mówi się, że poza tym fragmentem między Kozim Wierchem a samą przełączką nad Dolinką Buczynową, nie wliczając tego fragmentu, to same granaty są najłatwiejszym odcinkiem Orlej Perci. No ale jest tam kilka ciekawszych miejsc, między innymi właśnie ten słynny krok nad skrajną sieczkową przełączką. Będziemy o tym mówić. A póki co na Waszych ekranach właśnie szlak zielony na zadni granat. Widać go dokładnie, widać zakosy. Jest on tak dosyć ciekawie tutaj uchwycony na tle Zakopanego.
co można dalej jeszcze powiedzieć o skrajnym granacie, to to, że w 1989 roku postawiono na jego wierzchołku metalowy krzyż, no i też zachodnia, zarówno zachodnia, jak i wschodnia ściana zadniego granatu, no to bardzo popularne miejsca wśród taterników. Przypominam, że w rejonie granatów można uprawiać taternictwo od strony właśnie tych dwóch ścian. Jest to też teren udostępniony do turystyki pozaszlakowej, no ale w rejonie Orlej Perci nie ma łatwych przejść pozaszlakowych. Najłatwiejszym tak naprawdę przejściem jest sama Orla Perć, czyli najtrudniejszy ze szlaków po, no, nie tylko polskiej, ale stronie Tatr, ale także w całych Tatrach. Lecimy dalej. Najmniej doceniany, ale niezwykle ciekawy też wierzchołek pośredniego granata. 2234, czyli 2234 metry, środkowy wierzchołek. Graniczy od południa z zadnim granatem, od którego jest, tak jak już powiedziałem, oddzielony pośrednią sieczkową przełączką. No i nieco głębsza, nieco bardziej wcięta, bo ma około 2200 metrów, jest skrajna sieczkowa przełączka, która pośredni granat oddziela od skrajnego. Zachodnia ściana pośredniego granatu opada do Doliny Czarnej Gąsienicowej i ma około 430 metrów wysokości. No i ona stanowi obramowanie dwóch bardzo ważnych żlebów, o których Wam będę mówił, czyli żlebu Dreża i żlebu Staniszewskiego. To są bardzo znane żleby z tego, że są niebezpieczne dla niewprawnych osób, ale też bardzo popularne dla wśród taterników, czyli osób, które duże umiejętności posiadają, no i też oczywiście odpowiedni sprzęt. No i jeszcze jedną rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Nie wiem, czy znajdę odpowiednie zdjęcie. Oczywiście, że znajdę. To jest to, co widzicie, to jest widok od strony zadniego granata, a teraz Wam zmienię to na widok od strony skrajnego. No i widzicie wierzchołek tutaj pośredniego granatu, który jest przecięty takim charakterystycznym kominem, takim rozpadliskiem. Bardzo charakterystyczna część właśnie tego szczytu, bardzo łatwa do rozpoznania z daleka. Właśnie pośredni granat tak się prezentuje. A tak się prezentuje skrajny granat. 2225 metrów. Najniższy i najbardziej wysunięty na wschód z wszystkich trzech wierzchołków masywu granatów. No i jednocześnie zwornik trzech grani, przepraszam. Przypominam słowo zwornik, które było już wyjaśniane wielokrotnie na łamach Ciekawostek Tatrzańskich Live, czyli miejsce, w którym rozchodzą się przynajmniej trzy granie, czyli z dwóch kierunkach plus jeszcze jakaś jedna. W związku z tym skrajny granat jest oddzielony od sąsiednich szczytów trzema przełęczami, od pośredniego granatu jest oddzielony, tak jak już powiedziałem, skrajną sieczkową. No i od orlich turniczek w masywie Orlej Baszty, czyli dalszej części Orlej Perci, oddziela go granacka przełęcz. No a w grani Fajek, w północnej grani, znajduje się wyżnia Pańszczycka przełączka 2171 metrów. W związku z tym, że szczyt jest zwornikowy, no to góruje nad trzema dolinami, nad Gąsienicową, z Czarnym Stawem Gąsienicowym, nad Pańszczycą, no i nad Dolinką Buczynową. No i co? Można powiedzieć, że granaty też są popularne, właściwie wszystkie. Dla wspinaczy, dla miłośników takiej formy aktywności, ale zdecydowanie w tym jakby zestawieniu najbardziej się wybija zdecydowanie zachodnia ściana skrajnego granata. No i jak twierdził Włodek Cywiński,
No to może nawet przebijać popularnością ta ściana i tamtejsze żeberka grań kościelców, czy nawet mnicha. Ja bym jednak obecnie w czasach rozwoju internetu nie pokusił się o stwierdzenie, że na granatach jest więcej taterników niż na mnichu, bo mnich bije rekordy popularności w ostatnich latach, chociaż zawsze był popularny. No ale rzeczywiście pewnie nadal jest tak, że więcej jest na skrajnym granacie, na tych żeberkach taterników niż na grani kościelców. Wstępne omówienie granatów mamy za sobą. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z granatami, bardzo lubię to miejsce. Jest to jeden z ciekawszych elementów na Orlej Perci. No i teraz omówię Wam towarzyszące miejsca, czyli przełączki, przełęcze, sąsiednie doliny. No i na końcu omówimy sobie wszystkie szlaki, które prowadzą przez Granaty i na Granaty, za wyjątkiem szlaku Granaty Krzyżne, bo ten zostawiam sobie na następny odcinek, kiedy będę mówił o Krzyżnem. Teraz powiemy sobie o trzech szlakach i dla równowagi, żeby za tydzień też tak było, powiemy sobie o kolejnych trzech, które w rejonie Krzyżnego, czyli ten od Pięciu Stawów, od Pańszczycy, no i od Granatów prowadzą. No to lecimy dalej po krótkiej przerwie. Tutaj widzimy zadni granat. No i sieczkową szczerbę, która się, jak widzicie, wcina tutaj. Patrząc od naszej strony, w samą grań Orlej Perci. Więc powiemy sobie teraz kilka słów o tej przełęczy, która oddziela właśnie zadni granat od sąsiednich szczytów. Jest to jedna z kilku tych sieczkowych przełączek czy przełęczy. Nazwa nie jest jakaś stara, bo w 2013 roku wymyślił ją tuż przed swoją śmiercią Władysław Cywiński. Upamiętnił w ten sposób przewodnika tatrzańskiego Macieja Gąsienicę Sieczkę, który, no tak jak Wam już tu mówiłem, ma dużo wejść w rejonie granatów takich dziewiczych. Był też pierwszym zdobywcą Świnicy razem z osobami, które mu towarzyszyły. No i rzeczywiście jest postacią, która nie tylko w historii granatów, ale całych Tatr zapisała się złotymi zgłoskami. To jest takie, jak widzicie tutaj, szerokie dosyć siodło, takie byśmy powiedzieli trawiasto piarzyste, które właśnie ogranicza od czarnych ścian granaty. No i tak, z jednej strony nie tak bardzo strome zbocza opadają do Dolinki Koziej, która oczywiście jest odgałęzieniem Doliny Czarnej Gąsienicowej. O samej Dolince Koziej mówiłem przy okazji Koziego Wierchu i wejścia przez żleb Kulczyńskiego, więc jeśli ktoś ma ochotę sobie o Dolince Koziej posłuchać, no to poprzedni odcinek zalecam. No i wschodnie stoki, ciekawe dla taterników, wschodnie zbocza, opadają do Dolinki Buczynowej. No i co? No i właśnie w tym miejscu, w rejonie przełęczy, łączy się szlak. Łączy się szlak. Ten zielony, właśnie z Koziej Dolinki, z samą Orlą Percią. Z Orlej Perci jest właśnie to zdjęcie. Lecimy dalej i chciałem Wam teraz pokazać kilka ważnych
formacji, bo powiem teraz o jednej przełęczy i o jednym żlebie, natomiast ich teraz będzie tutaj więcej na ekranie. Na takie zdjęcie czarno-białe trafiłem, więc nie jest to żaden mój celowy zabieg. Oczywiście źródła zdjęć, które tutaj Wam prezentuję, to nie tylko jest portal tatrzański, ale też inne źródła. Wszystkie zawsze na końcu odcinka sobie na ekranie wyświetlamy, więc możecie do nich dotrzeć, jeśli chcecie wiedzieć, skąd czerpię informacje, skąd czerpię fotografie na temat tego, o czym Wam opowiadam. Widzicie tutaj granaty dosyć dobrze opisane. To są te wszystkie miejsca, o których Wam już mówiłem w większości. Ja bym chciał teraz zwrócić Waszą uwagę na pośrednią sieczkową przełączkę i żleb Staniszewskiego, który nieco na prawo, patrząc od naszej strony, spod właśnie zadniego granata opada i przecina zbocza pośredniego. No i teraz o tych dwóch miejscach będzie. Jeśli chodzi o pośrednią sieczkową przełączkę, czyli tę, która oddziela zadni granat od pośredniego, no to ma ona 2218 metrów. Szeroka taka przełęcz, jedna z trzech sieczkowych przełączek. Poprzednio mówiliśmy o sieczkowej szczerbinie i za chwilę sobie powiemy o skrajnej sieczkowej przełączce. No i jeśli chodzi o pierwsze udokumentowane wejście, no to właśnie tutaj Maciej Sieczka, Maciej Gąsienica Sieczka z Eugeniuszem Janotą byli w 1897 roku, no ale nie wiemy, czy było to pierwsze wejście tak w ogóle. Nie była to na pewno pierwsza wizyta na skrajnym granacie, bo tam, jak powiedziałem na początku, panowie znaleźli ślady obecności kogoś innego. No, czy ten ktoś przechodził także pośrednią sieczkową przełączką dzisiejszą, bo oczywiście ta nazwa wtedy nie funkcjonowała, no to tego dzisiaj nie wiemy. Natomiast kilka informacji na temat żlebu Staniszewskiego. Żleb Staniszewskiego ma wylot, tak jak powiedziałem, odpada spod zadniego granatu, więc z wysokości 2200 około. Ma wylot na wysokości 1770 metrów w wielkim piarżysku. Nawet nie do końca to tutaj na tym zdjęciu widać, bo to piarżysko jest nieco poniżej krawędzi jakby naszego ekranu. Trochę mniej sławny jest niż żleb Dreża, ale też bardzo, bardzo trudny jest to żleb. Pierwszy nim właśnie w 1911 roku wszedł Adam Staniszewski i z tego tytułu wzięła się nazwa. W ciągu 2 godzin można się dostać, to informacja dla wspinaczy, drogą numer 218, oczywiście stosując terminologię z przewodnika taternickiego Witolda Henryka Paryskiego. Żleb jest bardzo stromy, w wielu miejscach ma charakter komina i też jest poprzecinany wysokimi progami. W dolnej części tworzy tak zwany filar Staszla i tutaj już trudności drogi są piątkowe, czyli no już wyższe. Co ciekawe, odradza się przechodzenie tego żlebu latem, bo jest niebezpieczny. Dużo łatwiej taternikom przechodzić jest go zimą i w ten sposób to wygląda. Dobra. Polecimy sobie dalej, ale najpierw oczywiście chwilka przerwy. Zobaczymy, co słychać w komentarzach, bo jeszcze mnie tam nie było. Pytacie o zdjęcie krzyża na zadnim granacie. Niestety go nie posiadam, mam tylko informację, że taki krzyż istniał. Bardzo dużo zdjęć wrzucamy tutaj na fanpage Ciekawostki Tatrzańskie, który, jeśli ktoś ogląda z innego kanału, to oczywiście polubcie. Dużo, dużo starych jest zdjęć takich rzadkich. No ale niestety nie zaspokoję Waszej ciekawości. Tutaj po prostu takiego zdjęcia nie posiadam. Posiadam tylko informację,
że taki krzyż był. Czytam dalej wasze komentarze, dyskusję, która się tu w tych komentarzach dzieje. Jak będą jakieś następne pytania, to zadawajcie je. Niestety z krzyżem na zadnim granacie wam nie pomogę. Wiemy, słuchajcie, może kiedyś jakiś sobie taki nawet odcinek byśmy zrobili o tych obiektach różnych na wierzchołkach szczytów, choć nie wiem, czy się aż tego tyle zbierze, bo dużo jest krzyży, dużo jest też trójnóg na lodowym szczycie, czyli obiekt zupełnie niezwiązany z religią. No ale nie wszystkie jakby przetrwały do dzisiaj. Też nie wiem, część z was na pewno pamięta, był na Rysach krzyż, który nie przetrwał, został zdjęty. Było nawet kilka chyba prób, o ile dobrze pamiętam, ustawienia krzyża na Rysach, jako w najwyższym miejscu na terenie Polski. No oczywiście najbardziej znany krzyż jest na Giewoncie i bije rekordy i wysokości, i jakby objętości w stosunku do tych pozostałych krzyży, ale mniejsze lub większe te obiekty są dosyć często spotykane. To jest dosyć długa tradycja, żeby stawiać krzyże w tych miejscach. Znacząca dla osób wierzących, dla osób niewierzących może mniej zdecydowanie. No i mimo wszystko czasem się te krzyże dalej pojawiają, znikają. Też na granatach była jakaś parę lat temu tabliczka, już nie pamiętam czego ona dotyczyła. Ale też została nielegalnie zamontowana, wkręcona w ścianę, potem TPN ją zdjął. Więc takich historii, kiedy coś się montuje, rozmontowuje, jest więcej. Często się trafia w źródłach na miejsca, których właśnie stało coś, czego już nie ma. Więc jak tylko dotrę do zdjęć, to zawsze chętnie wam takie rzeczy pokazuję. Wracamy na granaty, bo jeszcze mamy do omówienia kilka spraw. Może nawet więcej troszkę niż kilka. O! Ten oto obrazek przedstawia krok nad przepaścią, tak w cudzysłowie byśmy sobie nazwali, czyli krok nad skrajną sieczkową przełączką. Jest to chyba jedna z dwóch rzeczy, z których najbardziej jest ta skrajna sieczkowa przełączka znana, bo gdyby nie to, to byłaby to zwykła przełęcz pomiędzy pośrednim a skrajnym granatem, a tak to około 2200 metrów, no ale to jest najmniej istotna informacja, bo pierwsze jest właśnie ta oto przepaść, gdzie należy no taki duży, duży krok zrobić i taką 30-metrową około szczerbinkę przekroczyć, żeby czuć się pewniej. To nad tą szczerbinką jest zawieszony łańcuch. Natomiast no i tak jakby cała filozofia sprowadza się do postawienia większego kroku i po sprawie. Zdecydowanie więcej w zamieszaniu niż to wszystko warte, chociaż oczywiście krok emocjonujący, ale głównie ze względu na to, że taki jest sławny i dosyć mocno opisywany w różnych przewodnikach. Ładne sobie można takie jak na przykład to, które widzicie na ekranie, zdjęcie zrobić i to tyle. Znacznie ciekawszą sprawą, jeśli chodzi o skrajną sieczkową przełączkę, jest miejsce, które tutaj nie wiem, w jaki sposób mi się uda wam pokazać, ale chciałbym w całości. Natomiast z racji tego, że to jest żleb, no to będę miał pewien problem z tym. To jest żleb dreża czy drega. Różnie to można wymawiać. Ja się spotkałem równoprawnie z dwoma formami. To jest od nazwiska Jana Drega. Ja może będę tej polskiej formy, spolszczonej, używał dla uproszczenia.
No i tak wygląda górna część tego żlebu. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda dolna. Muszę to przesunąć. O, będzie widać tutaj taternika, który się wspina tym żlebem. To jest piątkowa droga w tym żlebie. No i wracając do poprzedniego obrazka, bo rzeczywiście on jest bardziej poglądowy, mamy sobie ze skrajnej sieczkowej przełączki opadający żleb drega. Około 400 metrów długości. Pierwsza część jest bardzo łagodna, wręcz powiedzielibyśmy zaprasza do zejścia, no ale kończy się 180-metrowym pionowym, a w paru miejscach nawet przewieszonym kominem. No i łatwo tutaj sobie wyobrazić, jakie mogą tu zajść nieprzyjemności. Jeśli któryś turysta pobłądzi i zacznie schodzić tym żlebem, to może się troszeczkę nim zsunąć, gdy trafi na trudniejsze miejsce. No i trafia ponad komin, z którego nie da się już, którym nie da się zejść bez, no, piechotą, tak? Trzeba zjechać na linię. No i też wtedy ciężko jest wrócić na samą grań. Nie mówię, że nie da się, ale no, może to przy niesprzyjających okolicznościach stanowić pułapkę bez wyjścia. No i tak było niestety w przeszłości. Sama nazwa Żlebu Drega wzięła się od nazwiska turysty, który 22 sierpnia 1911 roku, a więc kilka lat po otwarciu Orlej Perci, zginął właśnie w tym miejscu. Zabłądził, szedł z dwiema siostrami, spadł niestety do doliny. Jego siostry odnalazły drogę, wróciły na grań, no i zeszły bezpiecznie. No ale ten młody człowiek, bo to był student, zginął właśnie w tym miejscu. Druga historia jest jeszcze bardziej dramatyczna, bo 3 lata później, w 1914 roku, w lipcu na wycieczkę udali się Bronisław i Maria Bandrowcy oraz ich znajoma Anna Hagbejlówna. No i klasycznie oczywiście zgubili w tym miejscu szlak. Zaczęli schodzić żlebem, który wydawał się zapraszać ich do dalszej wędrówki. No i zgubili się. Pani Hagbejlówna poszła szukać drogi, niestety spadła w przepaść, poniosła śmierć na miejscu. Bronisław i Maria Bandrowcy zostali, próbowali schodzić tym stromym żlebem. Parę razy tam się zsunęli, poobijali, no i w ten sposób wpadli też w takie miejsce, z którego już odwrotu do góry nie było. No i znaleźli się w końcu finalnie na małej półeczce ponad 80-metrową przepaścią. No i słuchajcie, czekali tam na pomoc 5 dni. To może ciężko sobie wyobrazić, ale to rzeczywiście bardzo taka przerażająca historia, bo 5 dni w górach, nawet latem, no to bardzo, bardzo ciężkie do przetrzymania. Zwłaszcza, że no, tkwienie na małej półeczce skalnej, gdzie każdy ruch może się skończyć tragicznie, też jest wycieńczające dla psychiki. No i Bronisław Wandrowski w końcu po tych 5 dniach nie wytrzymał. No i popełnił samobójstwo, skoczył w tą przepaść. Bardzo dramatyczna historia. Co ciekawe, Maria Bandrowska została uratowana niewiele później, bo okazało się, że ruszyła akcja ratunkowa z Zakopanego. No i też już kobieta była na skraju załamania psychicznego, też już miała ponoć skoczyć w tą przepaść, ale usłyszała krzyk z nadczarnego stawu gąsienicowego: proszę czekać spokojnie, idziemy. No, jak się okazało, krzyczał Mariusz Zaruski, naczelnik TOPR-u ówczesny.
No i rzeczywiście ratownicy dotarli do tej pani i ją uratowali. W momencie, kiedy zbliżali się do niej na tą półeczkę skalną, żeby ją stamtąd zabrać, no to przeszły do historii turystyki tatrzańskiej takie słowa tej pani: ostrożnie tam przepaść. Więc ta pani była już tak zniszczona psychicznie po tym, co tam się działo, że nawet ratowników fachowców postanowiła na wszelki wypadek ostrzec, żeby wiedzieli, że nie ma żartów z tym miejscem. Trudna historia. Zastanawiam się, może wpiszcie w komentarzach, czy chcielibyście odcinek bądź odcinki o wypadkach w Tatrach. Nie jest to łatwy temat do dyskusji, ale myślę, że zdecydowanie w tematyce naszego programu się to mieści. Jeśli chcecie, no to mogę takie wkrótce odcinki przygotować, czy odcinek. Kilka historii Wam opowiem, tych słynniejszych. No i wspólnie zastanowimy się nad tym, jaka nauka mogłaby z takich wypadków płynąć. A my ruszamy dalej na granaty. Została nam jeszcze jedna z przełęczy, którą chciałem Wam omówić. Granacka przełęcz, więc to jest ta przełęcz pomiędzy skrajnym granatem, kończąca już cały masyw granatów, czyli kończąca, oddzielająca go od Wielkiej Orlej Turniczki, właśnie tej wyższej z tych orlich turniczek w masywie Orlej Baszty. No i jest to dosyć takie niebezpieczne miejsce. Już cztery co najmniej wypadki śmiertelne w tym miejscu się zdarzyły. Co ciekawe, z jednej strony opada oczywiście do Pańszczycy, bo to już jest za skrajnym granatem, z drugiej do Dolinki Buczynowej. No i zejście ewentualnie do Dolinki Buczynowej. Czasem zdarzało się w przeszłości, że przez turystów było traktowane jako zejście awaryjne, ale żleb opadający w stronę właśnie Dolinki Buczynowej jest kruchy i często tam zalega śnieg, więc jak kogoś już bardzo awaryjna sytuacja spotka, no to ewentualnym lepszym wariantem jest zejście do Pańszczycy tym żlebem, a najlepiej jest optymalnie cofnąć się na skrajny granat i no zejść tym szlakiem żółtym w stronę Czarnego Stawu. Jeśli chodzi o granaty, to tyle, ale jeszcze okolica do omówienia nam została. Chciałem, żebyście spojrzeli, to jest widok z Doliny Pańszczycy, na tą grań Fajego, o której mówiłem. Tutaj raz, dwa, trzeci od prawej strony jest skrajny granat, więc jakby w lewej części obrazka mamy dalszą część grani Świnicy, tej, którą prowadzi Orla Perć, a prawa strona obrazka to grań Fajek. Mamy tutaj kilka obiektów, z których zdecydowanie wyróżnia się wierch pod Fajki. Taki dwuwierzchołkowy to jest szczyt o wysokości maksymalnej 2135 metrów. No i oddzielony jest z jednej strony Pańszczycką przełęczą, a z drugiej strony przełęczą pod Fajki. No i oczywiście tak jak to jest w tej grani, wschodnie ściany opadają do Pańszczycy, no a zachodnie bezpośrednio do kotła Czarnego Stawu Gąsienicowego. Nazwa zarówno wierchu pod Fajki, jak i całej grani Fajek pochodzi od dwóch turniczek, które występują w tej grani. Nazywane one są Fajkami. Podobno kiedyś było ich więcej, tak mówi legenda, ale kiedyś zostały ułamane przez piorun bądź pioruny. Ile w tym prawdy jest, to nie do końca wiadomo. Natomiast co ciekawe, niemiecka i węgierska nazwa tej grani to piszczałki organowe. Nie wiem, czy
komuś rzeczywiście grań fajek te piszczałki przypominała, po naszemu fajki, czy wierch pod fajki, takiej nazwy się używa. Co ciekawe, jedną z ciekawszych i legalnych ścieżek taternickich jest tutaj właśnie cała grań fajek od Pańszczyckiej Przełęczy. No oczywiście na Pańszczycką Przełęcz trzeba zejść z skrajnego Granata, więc między Żółtą Przełęczą a Pańszczycką Przełęczą ta grań fajek, ta droga graniowa się rozpościera. Jest to dwójka w skali taternickiej. No i godzinę się to przechodzi, więc jakby tutaj ten rejon grani fajek jest jeszcze udostępniony do uprawiania taternictwa, ale właśnie na Żółtej Przełęczy się kończy i nie jest dostępny legalnie w żaden sposób kolejny szczyt, który Wam teraz wyświetlam na ekranie w tej grani. No i oczywiście mamy na ekranie żółtą turnię. Ja tak na chwilę wstrzymałem głos, bo ktoś tutaj mówi, że odnaleźliście ten krzyż. Na zadnim granacie, więc jakbyście mogli go wkleić w komentarze, to chętnie też zobaczę, bo nie widziałem. Więc to taki przerywnik, jakby ktoś mógł, osoba, która znalazła to wkleić w komentarze, to też będę wdzięczny, też się od Was chętnie czegoś dowiem, nie tylko Wy ode mnie. Natomiast w międzyczasie ja Wam powiem o żółtej turni. 2087 metrów, ostatni większy szczyt w tej grani fajek. Z jednej strony Żółta Przełęcz 2026, a z drugiej strony już opada grzbiet i zarasta kosodrzewiną. Znakomicie to widzicie tutaj, w stronę właśnie doliny, z jednej strony gąsienicowej, a z drugiej strony w Pańszczycy. Taki rozłożysty grzbiet, dwa ramiona. No i w ten właśnie sposób żółta turnia wygląda. Kiedyś to był bardzo popularny szczyt wśród turystów. Może nie tak popularny jak sąsiednie, ale już po 1860 roku wiele osób się tam pojawiało. W 1931 roku nawet pojawili się pracownicy Państwowego Instytutu Meteorologicznego, którzy ustawili na szczycie właśnie Żółtej Turni przyrząd do mierzenia opadów atmosferycznych. Pierwszy taki w Tatrach. No ale obecnie jest to zamknięty obszar, niedostępny zupełnie dla turystów. Jedynie północnymi zboczami Żółtej Turni przebiega szlak z Doliny Gąsienicowej na Krzyżne, więc to jakby przecina tą żółtą turnię. Czas na dwie dolinki, które też Wam chciałem omówić. Dolinka pierwsza, o której sobie powiemy, już wjeżdża na Wasz ekran, no to Dolina Pańszczycy. Powiem o niej. Poprzednio mówiłem o Dolince Koziej, więc nie będę drugi raz jakby powtarzał tego tematu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to poprzedni odcinek. I potem powiem Wam jeszcze o Dolince Buczynowej, więc będziemy mieli dolinki, które też w odcinku o Krzyżnem nam się przydadzą, będziemy mieli wstępnie omówione. Dolina Pańszczycy jest bocznym odgałęzieniem, tak jak już Wam wstępnie mówiłem, Doliny Suchej Wody Gąsienicowej. Sama nazwa Pańszczyca jest związana z nazwiskiem góralskiej rodziny Pańszczyków, bądź Pajszczyków, to jest rodzina z Białego Dunajca. Ma powierzchnię 5,8 km2, długość 6,5 km. No i z jednej strony, tak jak już możecie sobie łatwo wywnioskować z naszej dyskusji tutaj w tym odcinku,
podchodzi pod szlag Orlej Perci, pod grań fajek i potem właśnie skrajny granat, potem przez buczynowe turnie aż do przełęczy Krzyżne i tej równi nad Krzyżnem, a kolejne obramowanie wschodnie stanowi grań Koszystej. No i dolinką płynie Pańszczycki Potok, który ma na swój początek na wysokości około 1600 metrów. Bardzo charakterystycznym też jest miejscem Czerwony Staw Pańszczycki w Czerwonym Kotle. Bardzo fajne miejsce przy szlaku właśnie na Krzyżne. To ciekawe, dolina jest odwadniana podziemnie i to odwodnienie pod ziemią wypływa w Wywierzysku Olczyskim, czyli w jednym z Wywierzysko Olczyskie, czyli jedno z tych z takich najbardziej z najbardziej znanych wywierzysk, z największych z wywierzysk tatrzańskich. Widzę, że tutaj w komentarzach się wywiązała dyskusja na temat tego zdjęcia krzyża, tego, które jest tego krzyża na zadnim granacie. No ciekawe, jeszcze nie miałem takiej dyskusji, żeby tyle osób aż było spragnionych tej informacji. Mam, Marku, od ciebie to zdjęcie i ono wygląda na dosyć aktualne, czyli nawet wychodzi na to, że ten krzyż dalej istnieje. I wychodzi też na to, że w komentarzu nie da się go wkleić. Ciekaw jestem, czy ja nie mogę go wkleić. Nie wiem, czy Marku, zgadzasz się na upublicznienie tego zdjęcia, jeśli bym znalazł metodę, żeby wyświetlić je na ekranie, bo tutaj, że tak powiem, jestem tą osobą, która może sporo w tym temacie narzędzi naszych tutaj publikacyjnych wykorzystać, ale muszę dostać od ciebie jasną wypowiedź, że zgadzasz się na to. Czyli Marek mówi, że to foto jest z sieci. No to dobra, w ramach ilustracji domaganej, której domaga się wielu użytkowników, no to ja sobie pozwolę je zamieścić. Tylko poczekajcie, muszę troszeczkę podziałać na moim komputerze, po prostu sobie to zapisać. Muszę sobie to zdjęcie zapisać i wrzucić do naszego programu i już Wam wjedzie na ekran. Dziękuję Ci bardzo, Marku, za to, że się podzieliłeś. Już nie musisz dalej wiadomości prywatnych wysyłać. Ja zaraz to wrzucam na pełny ekran. Już proszę bardzo. Oto to zdjęcie wjechało na ekran, więc mamy ten niewielki krzyż na zadnim granacie. Rzeczywiście czytałem Wasze komentarze, ja też go nie zauważyłem. Także widzicie, lata się chodzi po Tatrach i pewne rzeczy można nadal odkryć, więc ten krzyż na zadnim granacie rzeczywiście zrobił nam temat odcinka. Zdominował naszą dyskusję w komentarzach. No i jest już na Waszym ekranie. Nie wiem, jaki jest autor tego zdjęcia, więc niestety nie mogę go podać, ale oczywiście, jeśli by się znalazł autor, to bardzo chętnie to taką informację podam. Dobra, kto się napatrzył, ten się napatrzył. Kto jeszcze chce, to może zrobić screena. A ja mam tutaj swój program do zrobienia, więc pozwolę sobie go kontynuować i wrzucę Wam kolejne zdjęcie. To będzie dolinka Buczynowa, a raczej jej dolna część widziana z Krzyżnego. No i teraz w kilku słowach o dolince Buczynowej powiem. To jest niewielka, wisząca dolinka, będąca bocznym odgałęzieniem Doliny Roztoki. Z jednej strony jest odgraniczona wschodnią grzędą Koziego Wierchu, samą granią z Koziego na skrajny granat, w ogóle przez granaty.
aż do małej buczynowej turni i jest podcięta wysokim progiem nad doliną pięciu stawów polskich i biegnie nią oczywiście szlak na Krzyżne. Skąd się wzięła nazwa buczynowej dolinki? Dawniej uważano, że od buczyn, ale nieprawda, ponieważ od nazwiska górali, nazwisko Budz jest bardzo popularne na Podhalu. Czasami występuje też wariant Bucz, a ta konkretna dolinka wiąże się z historią Juchasa, który w tej dolince wypasał swoje owce, poszukiwał ich. Jest użyte owce, więc kilku pewnie z nich poszukiwał, no i niestety spadł gdzieś w przepaść. Spadł gdzieś w przepaść i zginął. No i od tego została buczynowa dolinka nazwana. Czas na to, żebym wam opisał szlaki, które prowadzą na Granaty. Te trzy, o których wam powiedziałem. Ostatnia okazja, żeby jeszcze o czymś napisać w komentarzach, coś skomentować, o coś mnie zapytać, bo to jest ostatni fragment naszego programu. Najpierw wam pokażę właśnie położenie Granatów. No i narysował nam się szlak, ten zielony, z nad zmarzłego stawu na zadni Granat. No więc tradycyjnie liczby o tym szlaku. Kolor najpierw żółty, bo należy wejść do Koziej Dolinki, i potem zielony na zadni Granat. Długość 1,3 km. Czas przejścia 1 godzina 20 minut. Suma podejść 475 metrów i cały 1 metr zejścia. Drugim wariantem, o którym chciałbym powiedzieć, jest podejście oczywiście z nad czarnego stawu na skrajny Granat. Tutaj pamiętajcie, że żeby wejść na skrajny Granat tym żółtym szlakiem, to należy odbić nieco wcześniej. Jest taka tabliczka nad czarnym stawem, nad jego wschodnim brzegiem, tabliczka Granaty, żółty szlak. No i to jest już trudniejszy szlak od tego na zadni Granat. Jest tam trochę łańcuchów pod samym skrajnym Granatem i jeszcze wcześniej w jednym miejscu. Nie jest to poziom trudności o Rejpercie, ale też na pewno należy zachować dużą, dużą ostrożność. Szlak ma kolor żółty, tak jak już powiedziałem. Długość 1,8 km. 2 godziny 40 minut się go przechodzi. 639 metrów w górę i 36 metrów w dół. No i w ramach formalności samo przejście pomiędzy poszczególnymi wierzchołkami granatów nam się zaraz zarysuje. O właśnie. Więc tak, między zadnim a skrajnym granatem oczywiście prowadzi czerwony szlak Orlej Perci. Długość 300 metrów. Czas przejścia 25 minut. 14 to jest metrów suma podejść i 29, przepraszam, metrów, no to jest suma zejść. Jak widzicie, jest o czym mówić, jeśli chodzi o granaty. Dzisiaj nam zdominował temat drugą część temat krzyża. Widzę, że tutaj ktoś znalazł, że Przemek Sobczyk jest autorem tego zdjęcia, więc niniejszym to ogłaszam, żeby wszystko było zgodnie z zasadami, to znaczy źródeł użytych ilustracyjnie należy, przy źródłach użytych ilustracyjnie należy podać autora. Przemek Sobczyk jest autorem tej fotografii. Dziękujemy za to, że mogliśmy z niej skorzystać. Co prawda było to tak na szybko zrobione, no ale taka się dyskusja wywiązała, że pozwoliłem sobie wykorzystać także to zdjęcie. Słuchajcie, mija nam godzina naszej dyskusji. Patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Ktoś tutaj skomentował, że schodzenie daje w kość z granatów. A ciekaw jestem jeszcze, powiedzcie mi, czy ktoś z was w ogóle, wśród nas tutaj jest taka osoba, która poruszała się Orlą Percią w ten sposób, że
w ten sposób, że weszła na zadni granat, przeszła kawałek i zeszła ze skrajnego granatu, nie idąc nigdzie dalej. Czy może przeciwnie, może właśnie od skrajnego granatu ten odcinek półgodzinny, tak? Bo zazwyczaj to się robi tak, że jak się idzie na granaty, to albo się idzie od Koziego Wierchu, a częściej od Krzyżnego, albo na Krzyżne. Ten fragment Orlej Perci jest dwukierunkowy i ciekaw jestem, czy ktoś skorzystał z takiej możliwości, żeby sobie przejść tylko ten odcinek granatów Orlej Perci, czy w ogóle jest to popularne. My na portalu Tatrzańskim mamy opis takiej właśnie wycieczki, ale ciekawi mnie, Maciej pisze, że chyba w tym roku, tak, jak rozumiem, był na takim odcinku, ale w tym roku kalendarzowym, czy to. No bo jest tak 21 dni, to jak już byłeś w tym roku na granatach, no to ci gratuluję, bo nie tracisz czasu, jak widać. Ciekaw jestem, czy pozostali z was też byli. Tomasz pisze, że od skrajnego przeszedł do zadniego. Czyli jednak są wśród nas osoby, które przechodziły tylko ten odcinek i potem schodziły do doliny. No więc i w ten sposób. O, Meg była z 9-letnią córką 11 listopada. Kinga też robiła same granaty. No proszę, no to bardzo dużo jest osób, które w ten sposób szły. Ja tak nie szedłem. Byłem na granatach wiele razy, ale zawsze łączyłem je z czymś innym. Chyba się muszę też przejść kiedyś, jak będzie czas i okazja ku temu. A na razie to co? Dziękuję Wam serdecznie za miło spędzoną godzinę. Też dowiedziałem się, o który krzyż na zadnim granacie chodzi, więc prostuję, on istnieje dalej. Nie widziałem go przy swojej obecności na zadnim granacie, więc zestawiając go z informacją, że był postawiony pod koniec lat 80., no jakby przyjąłem za pewnik, że już go tam nie ma. No ale jak się okazuje, jest on takiej wielkości, że łatwo go przeoczyć. Dzięki tutaj jednemu z naszych, dzięki Markowi, jednemu z naszych widzów, który był dociekliwy i znalazł takie zdjęcie, też możecie się tym pochwalić, że taką informację udało Wam się w trakcie ciekawostek tatrzańskich dowiedzieć. Ja się też cieszę, że się sam czegoś dowiedziałem. Jak macie jakieś ciekawe rzeczy, które uważacie, że należałoby poruszyć jeszcze w tym programie, no to zawsze możecie pisać tutaj w komentarzach. Nie tylko w trakcie trwania programu, ale komentarze też można zostawiać już po zakończeniu transmisji. Ja czytam te komentarze. Można też pisać przy tych naszych zapowiedziach, bo my przecież parę razy w tygodniu zapowiadamy te programy. Więc ja zawsze te komentarze czytam, które dotyczą ciekawostek tatrzańskich live. No nie mam czasu, żeby przeczytać 100% komentarzy na portalu tatrzańskim, bo jak sobie wyobrażacie, jest tego dużo. No ale te, które dotyczą mojego programu, no to czytam. No i postaram się zastosować. Widziałem, że tu parę osób wyraziło zainteresowanie odcinkiem o wypadkach, więc ja kiedyś sobie taki odcinek troszkę w cudzysłowie oczywiście na smutno i w takim poczuciu nauki, z której mogą wyjść, wypłynąć jakieś wnioski, taki odcinek sobie zrobimy. A póki co zaraz wyświetli się tablica z materiałami, które wykorzystałem, tak jak Wam mówiłem. Ja Wam serdecznie dziękuję. Widzicie, też się czegoś nauczyłem dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie dalej śledzić ten program. 40 odcinków za nami. Miejmy nadzieję, że kolejne 40 przed nami i więcej. No więc czwartek 19:30 już za tydzień, a póki co miłego wieczoru Wam życzę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce.